Matko, w smutku twym będę z tobą. Spełnijmy dzieło mego odwiecznego Ojca i dzieło zbawienia ludzi. Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego. Wtedy podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Panie, powiedz nam, co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie? Szymonie, miłosierdzie to serce naszej wiary. Judaszu, co ty o tym sądzisz? Mistrzu, ty wiesz, że moje... Proszę, czy mogę cię namaścić? Proszę, pozwól. Dobrze. Uczyń to. Judaszu, co ty robisz? Co ja robię? Co tam chowasz? Powiedz mi lepiej, co ta kobieta czyni. Przecież cóż to jest za marnotrawstwo? Ten olejek jest tak drogocenny. Pieniądze z niego można by było rozdać ubogim. Judaszu, nie rozumiesz tego? Nie. Judaszu, dlaczego sprawiasz przykrość tej kobiecie? Ja sprawiam jej przykrość? A co ona sprawia względem tych wszystkich ludzi, którzy żerują na ulicach? Judaszu, wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. I zaprawdę powiadam wam, Judaszu, ubogich zawsze będziecie mieli przy sobie, ale mnie nie zawsze. I gdziekolwiek będą głosić tę Ewangelię, powiedzą o tej kobiecie i o tym, co uczyniła. I wiesz, Judaszu, właśnie od niej powinieneś się uczyć. Nie. Nie. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. W
Wtedy jeden z 12, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów. Kim jesteś? Jestem Judasz Iskariota i przychodzę do ciebie z pewną propozycją. Judaszu, znam cię, znam twarz. Ty jesteś jednym z tych 12 od tego Jezusa. W rzeczy samej. Z czym przychodzisz? Chciałbym ci wydać pewnego człowieka. O! Jezusa z Nazaretu. Mesjasza. Nie ustaw o nim! Nie jest żadnym Mesjaszem. Zwykłym człowiekiem. Ale ciągle o nim mówicie. Gloryfikujecie go. Już dobrze, 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 dobrze. Wiedzieć tylko odpowiedzi na 3 pytania. Gdzie, z kim i kiedy? A ja na te wszystkie pytania znam odpowiedź. Wspaniale, wspaniale, więc słucham. Mów. Ale nie ma nic za darmo. Oczywiście, Judaszu. Uwielbiam takich ludzi. Mam dla ciebie niesamowitą propozycję. Spójrz na to wszystko. To może być twoje. Spójrz. Możesz rządzić tymi ludźmi. Tak, tak. Wspaniałe, ale, prawda? Ale ja nie... Ja wiem. Jesteś miodem na moje serce. Uwielbiam takich ludzi. Mam coś, co bardziej cię zadowoli. Proszę. Proszę. Oto zapłata za Jezusa. Ale to zdecydowanie za mało. Judaszu. Wiem, że za mało. Będziesz miał wielu naśladowców. Dam ci to wszystko. Spójrz, jakie to wspaniałe jest. Wystarczająco? Zbieraj to. Zbieraj. Dobrze uczyniłeś. Bardzo dobrze. Oni się mylą. Tylko ty wiesz. Tylko ty znasz prawdę. Masz. Z odpowiedziami. Tak, tak jest. Tak nadszedł dzień prześników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
Zaprawdę, powiadam wam. Jeden z was mnie zdradzi. Thank you.
Wy wszyscy wyprzecie się mnie tej nocy. Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Piotrze, nim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Panie, ja się ciebie nigdy nie wyprę. Piotrze, wyprzesz się. Choćby przyszło mi umrzeć, ja się ciebie nie wyprę. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: uczniowie, smutna jest ma dusza, aż do śmierci. Zostańcie ze mną. Zostańcie ze mną. Módlcie się przez jedną noc. Thank you.
ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Proszę. Zabierz go. Szymonie! Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Zostańcie tu i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Zostańcie. Wstańcie! Oto nadszedł dzień i Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce grzeszników. Chodźcie. Chodźcie. Zdrajca mu już blisko. Thank you.
rabbi. Po coś przyszedł? Przyjacielu. Chwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nimi z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Sam z nim porozmawiam. I kogo przyprowadziliście? Oto pytanie. Kim jesteś? Różne dziwne rzeczy o tobie mówią. Różne. Mówią, że potrafisz uzdrawiać. Ślepemu błoto na oczy żyłeś i przejrzał. Cuda. Mówią, że po wodzie potrafisz chodzić. O, nad ziemią się nie unosisz. Kim jesteś? Mówisz, że w 3 dni świątynię pobudujesz. Architekt. Łazarza z martwych powstały. Wskrzesiłeś go. Przecież ty cieślą jesteś, trumnę było mu zrobić. A propos wody, mówią, że nad Jeziorem Galilejskim było 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I ty 5000 i 2 rybami wykarmiłeś 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I jeszcze mi powiedz, że oni się najedli. 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Własne prawa zaczynasz nam ustanawiać. Przeciwstawiasz się kapłanom. A wjazd do Jerozolimy? Śmieszna próba naśladowania pochodu pomazańca Bożego. Oh. Oh.
Kana Galilejska. Przypomnij sobie, jak tam było. Co powiedziała twoja matka? Synu, wina im zabiło. A ty powiedziałeś, że to jest moja lub twoja sprawa, niewiasto? Było na tym poprzestać. Ale nie! Ty musiałeś wino w wodę zamienić. Jak tak potrafisz, to proszę bardzo! Zamień ich w baranki! Mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Będziesz miał swoje owieczki. Będziesz pasterzem. Dużo jest tych rzeczy. Dużo. No i czemu milczysz? Nie masz nic na swoją obronę? Choćbym ci nawet powiedział, to ty i tak nie zrozumiesz. Choćbym spytał, jakim prawem mnie sądzisz, to i tak nie odpowiesz. I nie chcesz się bronić? Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem w synagodze, tam gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś niczego nie uczyłem. Dlaczego więc mnie pytasz? Dlaczego pytasz mnie? Spytaj tych, którzy tam byli. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Jak ty się odnosisz do mnie? Do arcykapłana. Z szacunkiem, proszę. Jeśli było coś złego w tym, co powiedziałem, to powiedz, co to było. Ale jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Nie chcesz się bronić. Dobrze. Zapytam. Jeszcze raz. Zapytam cię. Jaszem? Synem Boga? Powiedz to. Tak. Ja nim jestem. Zbluźnił! Czego nam więcej trzeba? Krew! Bierzcie go! Bierzcie! Zeszcie mi z oczu! Rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi, a jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: człowieku, ja cię już cię gdzieś widziałam.
gdzie to? Ale co ty wiesz? To ty byłeś z Jezusem. Przecież ja nie znam kogoś takiego. To on był z Jezusem! Bo ty byłeś z Jezusem! Ty z nim byłeś! Ja nie wiem, o kim wy mówicie! Nawet twoja mowa ci zdradza, przyznaj się! To ty z nim byłeś! To ze mną ty! Nie! To nie byłem ja! Boże! To nie byłem ja! To on był swym zwodnicielem! To ty jesteś uczniem Jezusa! Zbieraj się! Jesteś uczniem Jezusa! Nie wypieraj się go! Ludzie, posłuchajcie! Posłuchaj! Musieliście mnie z kimś pomylić. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. Ktoś może jest podobny do mnie, ale to... Przysięgam wam! Jezusa! Skoro się zarzeka, skoro przysięga, może to rzeczywiście on. Nienawiść, że jest nasieniem zła. On, mimo że wiedział, że źle kroczy, on nie cofnął swoich słów. Wiedział, że czeka na niego śmierć. Nie wiem, dokąd zmierzam. Nie wiem, w jakim celu. Ani po co. Panie, wybacz mi, że zbłądziłem. Kim jesteś? Iskariota, nie poznajesz mnie? Absolutnie. Pierwszy raz widzę. Przecież byłem u ciebie. Nie przypominam sobie. Jak możesz nic nie pamiętać? Mam dobrą pamięć, wątpisz w to? Nie podważaj mojej pamięci. Słucham, masz coś do powiedzenia, jeśli nie, wyjdź. Owszem, chcę zerwać tamtą umowę. Jaką umowę? Ty mówisz? Nie mam z tobą żadnej umowy. Nawet jeśli miał z tobą umowę, ze mną. Umów się nie zrywa. Ale... A masz coś do powiedzenia innego? Jeśli nie, wyjdź. Ale ja zawiniłem. Masz problem. Ja zgrzeszyłem.
To jest twój problem, twoja strata. Ja ci wydałem krew niewinną! Krew niewinną? A kogo? Jezusa? Wyjdź! Błagam cię! Musisz to cofnąć! Proszę! Puść mnie, mówię! Błagam. Puść mnie, póki jestem grzeczny! Zostaw mnie! Co ty sobie wyobrażasz? Masz jakąś sprawę do mnie? Czy nie? Jeśli nie, wyjdź mi z oczu! Wyjdź mi z oczu, Borgino! Powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli go oskarżać. Witaj, prokuratorze. Witam. Przychodzę do ciebie z problemem. Jezus się nazywa. Bardzo dziwny człowiek. Mówi, że po wodzie chodzi. Świątynię buduje w 3 dni. Uzdrawia. Ma 12 uczniów. I naucza ich. Ale jeden z nich go sprzedał. Garść srebrników. Także sam widzisz, jaka to jest osoba. Uczniowie go sprzedają. Generalnie chodzi o to, żeby sprawę załatwić. Wiesz jak. Wszystko jest załatwione. Twoja decyzja. Po co go przyprowadziliście do mnie? Żebyś go osądził. Ja nie widzę w nim żadnej winy. Weźcie go i sami osądźcie według waszego prawa. Ale wiesz, że my nie możemy sądzić, ale ty to co innego możesz. Zbliżcie. Nie słyszysz, co mówię do ciebie? Zbliż się. Podejdź.
Kto cię nagobił? Nie słyszysz, co mówię do ciebie? Kto cię tak obił? Dlaczego nic nie mówisz? Może masz jakieś układy z Kajfaszem? Może jesteś przeciwko kapłanom? Jest, jest. Przeciwko świątyni? Pytam się, czy ty jesteś królem Judei? Powiedz. Powiedz. Mówisz to od siebie. Czy dlatego, że ktoś ci powiedział? Czy ja jestem Galilejczykiem? Żydzi i skazali ciebie. Faryzeusze i uczeni w piśmie przyprowadzili cię do mnie. Pytam więc, czy ty jesteś królem? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było, moi słudzy walczyliby, aby nie został wydany w ręce grzeszników. Królestwo moje nie jest stąd. Stąd czy nie stąd? Co to mnie obchodzi? Pytam się jeszcze raz. Czy ty jesteś królem żydowskim? Tak. Na to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Następny obłąkaniec, który dąży do prawdy. Prawda. A cóż to jest prawda? Dlaczego milczysz? Pytam się, dlaczego milczysz? Dlaczego się nie bronisz? Nie rozumiem twojego milczenia. Tym człowieku żadnej winy nie widzę. Żadnej. Jak nie widzisz? Co nie widzisz? Weź to swoje święte błoto, nałóż mu na oczy i uzdrow go, niech on zobaczy. Spójrz, on cały lud podburza przeciwko Cezarowi od Jerozolimy po Galileę. Czego nie widzisz? Milcz, Kajfaszu! Powiedziałem ci, milcz! A milknę. Ja nie widzę w nim żadnej winy. Wy ciągle, Żydzi, ciągle macie jakieś problemy. Ciągle bunty, żebranie. Dosyć wam tego. Dosyć. Rozważyłem jeszcze raz. Słyszycie? Jeszcze raz. Oskarżenie przeciw temu człowiekowi.
i z całą pewnością. Mówię, że ten człowiek jest niewinny. Każę go wychłostać i uwolnić. Buntownika chcesz uwolnić? Czyś ty zmysły postradał? Wiedz, że jeśli go uwolnisz, to przyjacielem Cezara to już nie będziesz. On nie jest buntownikiem. On się podaje za Syna Bożego. Milcz. Kim ty jesteś? Czy nie widzisz, o co cię oskarżają Żydzi? Czy wiesz, że ci grozi śmierć na krzyżu? Rozumiesz, co to jest za śmierć? Ja mam władzę darować ci życie, albo cię ukrzyżować. Nie. Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby nie była ci ona dana z góry. Co ty masz na myśli? Z góry? O Cezarze myślisz? Większy grzech ma ten, który mnie wydał w twoje ręce. Ten, który cię wydał w twoje ręce? Kajfasz? To nie ja. Masz coś więcej do powiedzenia? Żołnierz robię. Mówię ci, podejdź do mnie. Przyprowadź mi zabójcę Barabasza. O, Barabasza! Świetny pomysł. Świetny. Jest święto Paschy. Jest zwyczaj, że uwalnia wam jednego z więźniów. Którego chcecie, żeby wam uwolnił? Jezusa z Nazaretu, króla żydowskiego? Czy zabójcę Barabasza? Barabasza! 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 Uwolnić Barabasza. Cię mówiłem! Żołnierze, Jezusa ubiczować. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę.
rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Co wy zrobiliście z nim? Biliście go tylko, by chłostać, a nie skatować! Oto człowiek! Czego mam ukrzyżować? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Pytam się jeszcze raz.
Czy króla waszego mam ukrzyżować? My nie mamy króla, tylko Cezara. Ukrzyżuj go! 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 Podejdź, żołnierz. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz, Żydzi. Wasza rzecz. Ukrzyżować go. Let's go!
Jezus, dźwigając krzyż dla siebie, przyszedł na tak zwane miejsce czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a wraz z nim z jednej i drugiej strony jeszcze dwóch innych. Jezusa zaś w środku. Jesteś Synem Bożym, to wybaw nas i samego siebie. Mesjaszyku, zdejmij nas z krzyża. No dalej! Czy ty się Boga nie boisz? Wisimy tu za swoje grzechy, za to, kim byliśmy. On zaś został skazany niegodnie. Panie, wejrzyj na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Dziś ze mną będziesz w raju. Niewiasto, oto syn twój. Oto matka twoja. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? W twoje ręce pokładam duszę moją.
szabacie, o świcie, w pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł pański stąpił z nieba i odsunął kamień. Potem usiadł na nim. Miał jaśniejący wygląd, a jego odzież była biała jak śnieg. Anioł powiedział do kobiet: wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał, jak powiedział. Potem idźcie szybko powiedzieć uczniom: powstał z martwych i podąża przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie.